Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym programie Show Must Go On moim gościem będzie Marta Otrębska, czyli trener luksusowej obsługi, z którym będziemy poruszali temat trudnego gościa. Ale czy na pewno trudnego? Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Witam Ciebie, Lidia, dziękuję za zaproszenie. A czy mogę kogoś pozdrowić z tego miejsca? Feel free, proszę. Maciek, spełniam Twoje marzenie, jestem ulitki, Maciek Strauss. A ja się bardzo cieszę, że mogę być tą złotą rybką, która to marzenie spełnia. Bardzo cieszę się, Marta, że zgodziłaś się na to, aby wystąpić w programie i żebyśmy mogły właśnie porozmawiać na temat takiego tematu, który bardzo często jest, myślę, że niewłaściwie formułowany, bo czytamy różnego rodzaju poradniki, jak radzić sobie z trudnym gościem, jak radzić sobie z problematycznym gościem, a jak według Ciebie powinniśmy to nazywać? No właśnie. Słuchajcie, ja mam takie doświadczenie z pracy w Mandarin Oriental, ale myślę, że ono się nadaje do każdego hotelu, niezależnie od gwiazdek, bądź miana premium, luksus i tak dalej. Pamiętam, że jak przyszłam do pracy i otwieraliśmy hotel, była jakaś sytuacja dosyć trudna i mówię do mojego menadżera, mówię, Tobias, mamy problem. I on mówi, Martha, we don't have any problems, we only have challenges. I słuchajcie, i faktycznie od tego momentu zmieniliśmy trochę też nazewnictwo w teamie. Dużo osób w zasadzie zaczęło to podłapywać. I zbyliśmy się tego słowa problem, dlatego że problem jest bardzo negatywnym słowem i nawet jeśli mówimy, a nie ma problemu, to gdzieś to negatywne słowo z nami zostaje. I teraz ja bardzo często spotykam się w Polsce pracując z hotelami, że mówimy, a bo ten gość jest trudny, albo o Jezu, ten problematyczny gość, o Boże, ten gość jest taki trudny, ojejku, znowu przyjeżdża ten i tamten, tak? I dajemy mu etykietę trudnego, problematycznego, nie wiadomo jakiego. I teraz mówimy to my, menadżerowie. I o ile my sobie możemy jak najbardziej to pomyśleć, to musimy uważać, jeśli chodzi o komunikację w zespole. Dlatego, że jeśli ja na zebraniu przed przyjazdem grupy czy gości, jeśli ja rano przed moim teamem powiem, słuchajcie, przyjeżdża taki VIP, taki VIP, taki VIP, no i przyjeżdża pan Kowalski, Jezu, znowu ten trudny gość, słuchajcie, dajcie mu co chce. Ja automatycznie programuję mój zespół na to, aby obsługiwali go albo w sposób negatywny, albo od niechcenia, bo i tak jest trudny, i tak jest wymagający i nie daje im możliwości tak naprawdę próby podjęcia go po prostu takiego, jaki jest. Dlatego ja zawsze staram się mówić, że gość jest wyzwaniem, jeżeli już. Wyzwania chętnie podejmujemy i jesteśmy trochę inaczej do nich nastawieni, bardziej pozytywnie, prawda? Ja pamiętam, że też mieliśmy właśnie takiego gościa w Mandarynie, miał nazwisko pan Lion. Słuchajcie, jak lew. Był totalnym lwem. I pamiętam też nasze zebranie, kiedy siedzieliśmy z dyrektorami i jechaliśmy przez listę VIP-ów. Dużo z tych dyrektorów było akurat z Four Seasons z Szanghaju. Przeszli do Mandaryna. No i dojeżdżamy do nazwiska Lion i wszyscy patrzą na mnie i mówią, o ja Marta, współczujemy ci. Współczujemy, nie dzwoń do nas. Po prostu powodzenia, jak przeżyjesz, to będzie fajnie. No co, no pan Lion przyjeżdża, no najwyżej nie zje, to będzie wszystko, co innego mogę zrobić. Jasne. I słuchaj, co się okazało? Faktycznie był to starszy gość, jakiś tam, już nie chcę mówić detali o nim, w każdym razie dobrze usytuowany, Brytyjczyk i jak w momencie, jak zobaczyłam jego zdjęcie, tak trochę sobie pomyślałam, chyba wiem, o czym mówią. Ale teraz tak, on był dla mnie taką lekcją na przyszłość potem, że tak naprawdę ci goście, którym dajemy tą etykietę trudnych, problematycznych, w momencie, kiedy znamy ich preferencje, potrzeby, sposób bycia, to są najłatwiejsi goście, jakich możemy mieć. Wystarczy tylko zapewnić to, co zawsze chcą. I tak naprawdę jego pierwszy przyjazd do Mandaryna po otwarciu to był bardzo fajny
przyjazd i powiem szczerze, że ja lubiłam, kiedy on przyjeżdżał, dlatego że ja też wiedziałam, co trzeba, co lubię i byłam na to przygotowana po prostu i mój zespół tak samo. Tak. I tak naprawdę warto stawiać na to, żeby nie etykietować tych gości, żeby nie programować zespołu, bo jeśli ja powiem recepcji, ojejku, przyjeżdża ten pan, on zawsze krzyczy na recepcji, ona się będzie bała. Ona nie będzie mogła być naturalna, tak? Chodzi o to, żeby byli naturalni i mieli to empatyczne podejście, bo wszyscy jesteśmy ekspertami od empatii, prawda? Doskonale wiemy, co to jest i że w ogóle obsługa w hotelu powinna być empatyczna, ale w momencie, kiedy słyszymy, że przyjeżdża trudny gość, to już gdzieś tej empatii trochę mniej, bo on będzie trudny, bo będzie chciał i tak dalej. Więc ja polecam mówić gość wyzwanie i po prostu go with the flow. Show must go on. No pięknie, pięknie przeszłaś tak do tytułu programu. Martuś, prawda jest taka, że tak sobie pomyślałam, kogo mogę znaleźć od właśnie tego bardzo dobrego serwisu, luksusowego serwisu, omawiając temat gości wyzwań. Widzisz, już się złapałam, już chciałam powiedzieć trudny. Więc dzisiaj się spotkałyśmy właśnie po to, aby omówić, w jaki sposób reagować na tych trudnych gości. I chciałabym Ciebie zaprosić do takiego, może nie tyle eksperymentu, ale do takiej gry. Ja będę tym trudnym gościem, a Ty będziesz próbowała albo pokazywała, w jaki sposób mną się zająć. Jest to oczywiście nasz temat. Pojawił się na kanwie pewnego artykułu, z którym się z Tobą wymieniłam. Był to artykuł na temat tego, jakich gości można spotkać w kawiarni. Uważam, że tych gości można nie tylko spotkać w kawiarni, można ich spotkać absolutnie wszędzie. To może być ktoś, kto będzie w okienku na poczcie, w banku, w sklepie, w spożywczym, w hotelu. Więc zacznijmy w takim razie od tego właśnie tematu, jak poradzić sobie z wyzwaniowym gościem. Sytuacja numer jeden. Jesteśmy podczas check-inu. Wiadomo, że podczas check-inu zazwyczaj się on rozpoczyna o jednej porze. Jeżeli mamy pełne obłożenie, to bardzo pilnujemy tej pory, dlatego że po prostu oczywiście housekeeping musi zdążyć posprzątać pokoje i robi się kolejka przy recepcji. No i wiadomo, że nawet jak będziemy mieli kilka stanowisk, wszystkie będą obłożone i goście będą czekać. I nagle pojawia się taki gość i mówi, że ile on ma czekać? Że czemu to tak długo trwa? Czy nie można zrobić tego szybciej? Przecież ja tutaj całą drogę jechałem. No halo, no czy może pani... A co pani, pani nie umie tego dobrze robić? Co pani taka wolna jest? No właśnie. Po pierwsze, goście, których nazywamy takimi wyzwaniowymi, dobrze jest pamiętać o tym, że oni mają dwa typy potrzeb. I pierwsza potrzeba odnosi się do produktu, usługi i odpowiedzi na daną sytuację, a druga potrzeba to jest taka potrzeba indywidualna, czyli na przykład zauważenia, zrozumienia, tak? Czyli musimy mieć tą świadomość, że ten pan ma dwie potrzeby. Wiemy, że się śpieszy i najprawdopodobniej nie został zauważony. Dlatego przychodzi i wali pięścią, bo nikt go wcześniej nie zauważył pomimo kolejki. Jednym ze standardów Forbesa, przepraszam, że będę się nim posiłkować, ale uważam, że to są naprawdę świetne standardy, które pomagają w takiej sytuacji i pomagają zabiegać takim sytuacjom, to jest to, że goście w kolejce muszą zostać zauważeni. To znaczy, że jeśli ja mam kolejkę i obsługuję jednego gościa i widzę, że przychodzi następny za niego i stoi w kolejce, powinnam się wychylić i powiedzieć, zaraz z panem będę. Daje mu to poczucie, że widzę go i mam świadomość, że najprawdopodobniej może się śpieszyć, więc on już wie, że ja wiem. Także już te jego potrzeby zostają tak jakby troszeczkę wysłuchane, uprzedzone, prawda? Czyli ja już go zauważam osobiście i już wiem, że on może się śpieszyć i może nie być zadowolony z tego, że czeka. Dlatego warto jest zauważać. Zauważać gości i mówić już z Państwem będę. Jeśli zdarza się sytuacja, że faktycznie przychodzi ktoś i bardzo mu zależy na czasie, można zapytać gościa w kolejce, przepraszam, czy ja mogę tego pana szybko wymeldować, tak? Być może ta druga osoba się zgodzi. Słuchajcie, jesteśmy ludźmi i na ile nam pozwala sytuacja oczywiście, można próbować.
Ja bym zapytała, czy ja mogę tego pana, ponieważ się śpieszy na samolot bądź coś, czy ja mogę szybko zrobić checkout dla niego, tak? Bo są goście, którzy będą mieli czas, będą chcieli się podzielić opinią z nami, jak było, że im smakowało w restauracji, że był super zabieg spa, ale są goście, którzy są ciach, ciach, ciach i wyjechać. I dobrze jest takiego gościa po prostu, kolokwialnie mówiąc, wyhaczyć i spróbować troszeczkę zarządzić, że tak powiem, tłumem na recepcji. Wszystko zależy od sytuacji i jakich gości mamy. Jeśli widzimy po zachowaniu, że goście tupią, wszyscy stukają w zegarek, no to po prostu przyspieszamy. Tak? Można też próbować, jeśli gość ma transport zorganizowany z naszego hotelu, można już jego bagaże wziąć i wsadzić do auta, żeby on miał to poczucie, że już się coś w jego kierunku dzieje. Wiesz, ja na przykład jestem też również zwolennikiem tego, że ja jestem po zarządzaniu jakością i generalnie zarządzanie jakością, różnego rodzaju wyszukiwanie punktów krytycznych, etc. i zapobieganie nim. I generalnie mogę, tak sobie kiedyś pomyślałam, że mówię, jaki to ma na mnie wpływ, bo planując wszelkie procesy, jakie są, ja na dzień dobry, jak już widzę jakiś proces, typu właśnie będziemy mieli pewne obłożenie, będzie duży check-in, może być duży check-out, czy oczywiście grafiki i tak dalej, i tak dalej. Moją pierwszą myślą przy planowaniu czegokolwiek, oczywiście to już są wypracowane rzeczy, ale jeżeli takie rzeczy się robi, ja myślę, co się może zepsuć, z jakimi wyzwaniami będziemy musieli sobie poradzić i już mamy mieć gotowe rozwiązania. To jest taki mój standard, który ja lubię wdrażać, a tylko dlatego, że po prostu on potem nam ułatwia, tak jak już powiedziałaś, wyłapywanie tych pewnych gości i umiejętne radzenie sobie z nimi. Tak. W momencie, kiedy będę wiedziała, że właśnie ktoś będzie chciał szybko to robić, to już proponujesz obsługę szybkiego check-outu. Więc wiesz, pewne rzeczy można teraz w jakiś sposób troszkę automatyzować, zaznaczyć gościom, albo nawet przed przyjazdem pytać się o różne rzeczy. Można też dzień wcześniej wieczorem, jeśli spotkamy gościa w lobby, powiedzieć, a wiemy, że na przykład daleko jedzie, bądź ma jakiś lot, można zapytać, czy woli pani uregulować rachunek po prostu wieczorem, bo jutro może być dużo osób rano na recepcji i można już te rzeczy trochę wcześniej robić, prawda, żeby uniknąć tej sytuacji. Ja na pewno w tym case'ie, który przeczytałaś, nie używałabym zwrotów typu proszę poczekać, jest kolejka, obowiązuje kolejka, dlatego że to jest pouczanie. Przy jednoczesnej próbie zarządzania tymi gośćmi w tym lobby, tłumnym lobby, musimy pamiętać, że gość nie lubi pouczania. Nikt z nas tego nie lubi. Lubimy się uczyć, ale nie lubimy być pouczani. Dlatego na pewno nie używamy zwrotów typu proszę poczekać, no widzi pani, że mam pełne ręce roboty, dlatego że to powoduje, że nakręcamy się sami, gość, który stoi przed nami też zaczyna się już emocjonować, no bo czemu ten się wtrąca, ta reaguje, już się robi atmosfera, prawda? Mówię, dawać wcześniej gościowi znać, już zaraz z panem będę i nie wychowywać gości, bo to jest trochę nasza domena, że lubimy w Polsce wychowywać gości, a niestety to tak nie działa, nie wychowamy nikogo, bo już jest trochę za późno. Czyli mówiąc, że nie wychowamy gościa, to czyli mamy mieć realny wpływ na jego zachowanie, ale w sposób, jaki my odbierzemy właśnie jego reakcję, w jaki sposób my wysłuchamy, albo ja nie mówię, że mamy się domyślać, bo to też nie chodzi o domyślanie się, ale czasem często właściwe zadawanie pytań, jeżeli chodzi o dane potrzeby tego gościa, może nam na pewno ułatwić wprowadzenie rozwiązań, tak sobie myślę. Wiesz, ja uwielbiam case'y, które są związane właśnie z aktywnym słuchaniem gości, i klientów i tak dalej. I bardzo często, naprawdę w bardzo łatwy sposób można tym gościom pomóc. Tak jak powiedziałaś, wielu z nich potrzebuje uwagi. I to będzie nasz kolejny wyzwaniowy gość, który jest mądralą. Uwielbiam takich, którzy wiedzą wszystko najlepiej, wiedzą pewne szczegóły, co jak się robi,
znają procesy, bo oni w wielu miejscach byli i oni wszystko próbują opowiadać. Ja miałam takiego właśnie jednego gościa, którego wręcz uwielbiałam, bo on po prostu w moim poczuciu, on potrzebował takiej uwagi, on potrzebował wysłuchania i właśnie dlatego on tak, jest tak tutaj nazwany w tym artykule, że oni są mądralami i wiedzą wszystko. Czy uważasz, że właśnie wysłuchanie tego gościa to jest droga do tego, żeby go tak nie postrzegać? Znaczy, powiem tak, to jak go postrzegamy i tak sobie zawsze wyrobimy jakąś prywatną opinię, prawda? To nie da się tego nie zrobić. Spotykamy człowieka i już mniej więcej wiemy o nim połowę rzeczy. Ale na pewno wysłuchanie jest jedną z podstawowych rzeczy. I teraz ciekawa rzecz, o której chciałam wspomnieć. Jest taka świetna książka, Michael LeBaffe ją napisał, nie pamiętam tytułu, ale właśnie obsłudzę klientów, gości. I on przeprowadził badania, dlaczego firma traci klientów. Ciekawy wniosek wyszedł. 3% klientów odchodzi ze względu na przeniesienie lokalizacji firmy. Okej, hotel, to nie dotyczy hotelu, bo hotel się raczej nie przeniesie. 9% tracimy, bo konkurencja nam wydarła. Tylko 9%. Okej. 14% to są goście niezadowoleni z produktu, bądź też z obsługi. I teraz słuchajcie, największy hit, 68% klientów odchodzi, ponieważ nikt się nimi nie zainteresował. Ogrom. Bardzo dużo. I teraz tu jest odpowiedź na twoje pytanie, co z tym gościem robić? Dajemy mu to, co chce. Słuchamy, rozmawiamy. Poza tym gość Mondrala, słuchajcie, też jest trochę takim źródłem market research, prawda? On nam dużo rzeczy powie, on nam powie, jak jest gdzieś, on nam powie, jak jest w naszym hotelu, nie musimy się z nim zgadzać. I teraz, jeśli się z nim nie, bo właśnie, co zrobić, jak się z nim nie zgadzamy, tak? Mhm. No nie można powiedzieć gościowi, nie, pan jest w błędzie, pan się myli, bo to już wiadomo, jak to się skończy, prawda? Są słowa, które ani nie oznaczają, że się zgadzamy, ani że się nie zgadzamy. Wystarczy skomentować, rozumiem. Rozumiem. Mhm. Przyjęłam to do wiadomości. Nie muszę mówić, czy się zgadzam, czy nie zgadzam i wdawać w dyskusję, która różnie może się potoczyć, ale rozumiem. Mhm. Ktoś będzie mówić dalej. My to rozumiemy, przyjmujemy do wiadomości. Nie musimy się odnosić, nie musimy się kłócić, nie musimy go na swoją stronę przekabacać. Rozumiemy. Rozumiem. To takie szybkie ucięcie, ja tak czuję, taki wiesz, rozumiem, pyk. Bo ty powiedziałaś rozumiem, czyli ton w dół, rozumiem. Powiedzieć to trochę wolniej, płynnie, właśnie to są też rzeczy, które ułatwiają komunikację z gościem, nie zdajemy sobie sprawy, że ton głosu, melodyka, nie do końca słowa są tak bardzo istotne, jak właśnie ton głosu i melodyka, bo jak powiesz, rozumiem, no to okej. Okay. Jak tak szybko, no to już więcej nie powiem. Ja bym powiedziała, jeżeli ktoś by tak powiedział, rozumiem, w takim krótkim cięciu, to na zasadzie weź już skończ. Dlatego, że powiedzieć, rozumiem. Tak, spokojnie, może pan dalej mówić. Rozumiem. Proszę śmiało kontynuować, jeśli pan chce. Dobrze, bo mamy Mondrale. Co zrobić z gośćmi, którzy mogą... Ja też odczuwam, że... My jako obsługa, ja absolutnie jestem fanką i nadałam nawet misję jednemu z obiektów, w którym pracowałam, szacunek, życzliwość, szacunek, profesjonalizm. To my dajemy gościom, dajemy współpracownikom, z którymi jesteśmy w pracy, ale również oczekujemy tego samego, tego szacunku, czyli również tego, że gość będzie nas z drugiej strony dobrze traktował. I nie zawsze się z tym spotkamy, dlatego że ktoś po prostu może być gburowaty, może nam nie powiedzieć dzień dobry, może powiedzieć hasło do Wi-Fi, albo gdzie zaparkować, ani dzień dobry, ani przepraszam, no już nie będę dokończać, co jeszcze musiała powiedzieć, więc wiesz, jak zareagować właśnie na takich gości, którzy właśnie w taki sposób wręcz taki niemiły, niekulturalny zachowują się w stosunku co do nas?
Oczywiście, no wiadomo, że zrobimy tak, jak on chce, ale czy można w taki sposób poprowadzić obsługę, rozmowę, żeby jakby nie było. Pierwsza rzecz, na jaką chciałabym zwrócić uwagę, to jest to, że bardzo często to się bierze od nas samych. Podchodzi gość do lady check-in. Aha. Więc zanim ocenimy gościa, zastanówmy się, czy my mówimy pełnymi zdaniami. To jest pierwsza rzecz. Podchodzimy do lady. Tak? Okej. Okay. Drugi klucz do pokoju, jeśli mogę prosić, tak? Prawda? Więc trzeba się zastanowić, czy przypadkiem najpierw nie ma problemu w nas. Ja lubię takie podejście, które mówi, że gość jest naszym zwierciadlanym odbiciem. To, jak my do niego wychodzimy, a powinniśmy pierwsi, ponieważ pracujemy w obsłudze, tak gość będzie na nas reagował. Jeśli my będziemy mówić półsłówkami, on też będzie mówić półsłówkami, albo on się oburzy, że to my jesteśmy gburami, prawda? Więc warto skupić się najpierw na sobie i mieć pewność, że my witamy gościa pełnymi zdaniami, pełnymi zwrotami, nie używamy półsłówek. Adres, dowód, albo a samochód jest, rejestracja, tak? Bo często się to kończy pocztowym. Ale tak jest. Tak jest. I potem się dziwimy, że gość przychodzi, no bo jak on jest nauczony, że w tej restauracji hasło do Wi-Fi, proszę. To on tak samo będzie pytać. Ale dobrze, mamy gościa takiego. Pierwsze podejście jest, pierwsza rzecz jest istotna. My nie jesteśmy od wychowywania tego gościa i my go nie zmienimy. Musimy to zaakceptować. Chyba nikomu nie zdarzyło się wychować gościa. To nie jest nasza rola, wychowanie gościa. Ten gość reprezentuje sam siebie, a my reprezentujemy siebie i hotel, cały brand, który za nami stoi. Więc jesteśmy zobowiązani do dawania 100% z siebie. Nie mamy wpływu na tego gościa, aby zaczął mówić pełnymi zdaniami na przykład. Na pewno możemy wyjść do niego życzliwie i powiedzieć: bardzo proszę, hasło do Wi-Fi, gdyby był problem z połączeniem, proszę do nas zadzwonić na przykład. Pokazać mu, że można, prawda? Ale na pewno nie próbować wychowywać, czyli no może by pan całym zdaniem powiedział albo coś. Nie, po prostu wszystko zależy od nas. My robimy 100%, dajemy 100% z siebie. Ja pamiętam taki mój ulubiony case na szkoleniach a propos właśnie wychowywania gości i mówienia im, co mają zrobić. Chyba 2 lata temu na grupie był taki post, nie pamiętam, czy to pan, czy pani, chyba pan wrzucił, naśmiewaliśmy się trochę z gości i pan wrzucił post, w którym opisał, że był u niego gość w hotelu i był problem, nie był zadowolony z lokalizacji i wyjechał z hotelu i napisał negatywny komentarz a propos lokalizacji. Gdzieś przeczytać tego posta, mam print screena zrobionego. No i się żali, że zadzwonił do pana i był w ogóle mega życzliwy dla niego, żeby mu wytłumaczyć w ogóle, dlaczego taki negatywny komentarz. No i na samym końcu mu życzliwie polecił następnym razem sprawdzać lokalizację. I słuchajcie, ten gość na następnych mediach napisał jeszcze dłuższy komentarz, że właściciel jeszcze był na tyle życzliwy, żeby zadzwonić i go pouczyć, co ma zrobić. Jeśli chcemy iść w tym kierunku, jeśli to jest filozofia hotelu, ja się nie wtrącam. Natomiast ja wychodzę z założenia i z doświadczenia wiem, że na pewno próba wychowywania gości nie da nic. Jedyne, co możemy zrobić, to reprezentować siebie i brand godnie. Okej. Jeśli mamy gościa, który jest naprawdę bezczelny, chamski i wyzywa, wówczas zwracamy uwagę, tak, bo nie możemy pozwolić na brak szacunku do naszego recepcjonisty czy do pani sprzątającej, także owszem, może pan krytykować nasz serwis, może pan krytykować nasz produkt, ale absolutnie żadnego człowieka w tym hotelu. Bardzo dobrze, ja to popieram. Bronimy naszego personelu, można narzekać na wszystko, ale nie można obrażać ludzi. Goście, którzy, z którymi ja miałam doświadczenia, którzy byli tacy niemili, agresywni dla obsługi, albo byli na tyle głośni i byli przy tym wulgarni i robili to specjalnie, żeby wszyscy dookoła słyszeli, gdy ja do takiego gościa wychodziłam, ja go automatycznie stamtąd zabierałam,
i powiedziałam, chcę rozwiązać Pana problem, zapraszam. I on automatycznie, i to było tak na zasadzie, że ja oczywiście wychodziłam do niego, witałam się z nim, był mocny uścisk w dłoni, żeby on wiedział, że on ma przeciwnika po drugiej stronie i mówi, przyszłam rozwiązać Pana problem, zapraszam. I on wtedy brał mnie za osobę, która jest silna, przychodzi konkretnie mu pomóc. I bardzo często było tak, że to nie były żadne problemy. To nie było nic takiego, z czym nie można byłoby sobie poradzić. Tylko bardzo często naszą obsługę może paraliżować obecność innych ludzi, którzy są dookoła nas i oni w danym momencie, kiedy są zajęci daną czynnością, mając w głowie, nie wiem, wpisywanie jakichś rzeczy, wystawianie faktury, oni nie potrafią jakby zostawić, znaczy nie potrafią, nie zostawiają tego, gość przychodzi, na nich krzyczy, oni nie mają na nim uwagi, której on potrzebuje i nie jest w stanie przy innej czynności zająć się dobrze jego problemem, a on potrzebuje tej uwagi. W związku z tym uwielbiałam to robić, bo za każdym razem jak przychodziłam, ja zawsze ich odciągałam w drugie miejsce, dlatego że w tym miejscu on miał emocje, a w innym miejscu on już te emocje będzie miał troszeczkę, wiesz, takie troszeczkę bardziej złagodzone. Super, to się sprawdza. Ja to w ogóle zdecydowanie polecam takie działanie, bo wtedy możemy w jakiś sposób okiełznać te emocje, które gdzieś tam się gotują. Także tak. A powiedz, czy miałaś jakiś taki case takiego bardzo fajnego, wyzwaniowego gościa, z którym sobie poradziłaś jakimś sprytem? Jakimś. Najśmieszniej, że właśnie z panem Lionem. Był chyba, nie wiem, czwarty, piąty jego przyjazd. Mówię, nie, no spoko, no przyjeżdża pan Lion, to będzie super. W ogóle jak się z nim zobaczę, to prawie jak z dziadkiem, nie? No i przyjechał pan Lion, cały pobyt ekstra. Nic się nie wydarzyło, zawsze miał swoje cappuccino na śniadanie, szynka kopa zawsze była na bufecie dla niego, po prostu wszystko przygotowane, jak jechał na golfa, to na wynos jedzono, no wszystko. Mhm. No i przyszedł dzień jego check-outu i przyszedł do Club Lounge'u, siadł do śniadania, ja gdzieś wyszłam w drugi koniec, i nagle widzę, że biegnie do mnie recepcjonistka i mówi, Marta, pan Lion chce z tobą rozmawiać. Ja mówię, ale co się stało? Jezus, nie wiem, i ja już słyszę, że tam się coś dzieje w tym Club Lounge'u. Mijam się z panią, która również była gościem w Club Lounge'u i chyba wiedziała, że jestem menadżerką i mówi do mnie, że tam ten gość jest jakiś nienormalny. Nie. O, to już chyba coś się grubo zadziało. No i idę do niego, staję przed nim, no i widzę, że on już się tak nabiera, tak jak lokomotywa, nie? Już tak oddychanie, sapanie i mówi, Marta, dlaczego twoja recepcjonistka przyszła do mnie na śniadanie z tym rachunkiem do podpisania? I wszystko jasne. A ja myślę, Daisy... I tak się nazywała moja Chinka. Mówię, dlaczego to zrobiłaś? Tak sobie pomyślałam, przecież on nigdy tego nie robił. Co się stało? Dlaczego? No i widzę, że on się nakręca. Ja mówię tak, panie Lion, natychmiast się tym zajmuję. Pan w tym momencie jest moim priorytetem. Czy przynieś jeszcze jedno cappuccino? Jak już usłyszał, że on jest moim priorytetem, bo ja też wiedziałam, że on lubi uwagę, dlatego że kiedyś mi opowiadał, że od lat było wasz dyrektor któregoś tam działu, jak byłam na kolacji, to nie podszedł do mnie, nie zagadał, a z innymi gośćmi zagadywał. Więc ja wiedziałam. To jest uwaga bardzo ważna. Wiedziałam, że mówię, on musi być po prostu dzisiaj moim życiem, więc mówię, że jest absolutnie moim priorytetem w tej sprawie i zaraz przyniosę jeszcze jedno cappuccino. I on po prostu nie miał materiału, żeby dalej, no bo on już osiągnął to, co chciał, więc nie miał czym się dalej ekscytować, no bo co więcej mógł powiedzieć? Jasne, tak, jasne. Automatycznie ten oddech już trochę się spłycił, przestał się sapać, podstrzała przestał lecieć, mówię, dobra, opanowałam tą sytuację i potem już było wszystko okej. Okay. Ale wróciła do mnie recepcyjski, mówię, dlaczego to zrobiłaś? Ona mówi, bo wiesz co, bo chciałam, żeby był jeszcze bardziej komfortowy jego wyjazd, że w ogóle jak już zje, to będzie mógł sobie wyjść. Ja mówię, wiem, bo to by było jeszcze bardziej komfortowe, bo wiesz, dopijesz i wychodzisz po prostu, a nie musisz jeszcze do recepcji zaglądać. Ale jemu się to nie podobało i no nie trafiła niestety. No trudno. No. Ale sytuacja widzę opanowana, pożar ugaszony, więc tak. Świetnie.
Znaczy ja mogę ci, ja powiem taką moją historię, taką króciutką, że ja na przykład miałam takiego jednego gościa, a ja on jest wspaniały, po prostu, ja go po prostu wręcz uwielbiałam, oczepialski o wszystko. Ogólnie taki łóżko za miękkie albo za twarde, poduszek za mało, a widok zachmurzony, tam różne rzeczy mogły być. Ale do czego zmierzam? I on za każdym razem wracał. Wraca dlatego, że my wiedzieliśmy, że on taki jest i że on potrzebuje uwagi. I za każdym razem, jeżeli ktoś go widział, to próbował z nim zagaić, jak się pan dzisiaj czuje. I on czuł, że z każdej strony ma tą uwagę. I to mu bardzo odpowiadało. I pamiętam, przyjechał do nas na święta. To była trzecia Wigilia, którą spędzali razem z nami. I ja, będąc hostem podczas tego wydarzenia, z mikrofonem przy choince, witam wszystkich na wigilijnej kolacji z zaznaczeniem tych ważnych gości, którzy po raz kolejny do nas wrócili. I potem, jak odłożyłam mikrofon, poszłam do każdego z tych stolików się przywitać. No. Ci goście byli wręcz niebowzięci, że oni publicznie zostali wręcz wywołani. Ja jeszcze ich wskazałam, bo do nich podeszłam i im dziękowałam. A ten pan, o którym mówiłam, który zawsze tak bardzo lubił, on był w siódmym niebie. On był w siódmym niebie, bo po prostu było to wywołanie wręcz tak, wiesz, jakby to była gra oscarowa. Fenomenalne, to jest super doświadczenie. Ja uważam, że po prostu naprawdę, jeżeli chodzi o produkt, bardzo łatwo jest załapać temat, ale w momencie, kiedy mamy gościa, który próbuje na siebie złapać tą uwagę i my ją mu dostarczymy, to jest załatwiony gość. Nie sądzisz? Dokładnie. Tak, dokładnie. Ludzie chcą atencji. Znaczy mówię, no są goście, którzy nie chcą i są goście, którzy chcą, po prostu trzeba to wiedzieć, trzeba to wyczuć. O tym mówi ich body language. Jeśli są wycofani, to nie do końca chcą, można to zawsze wybadać w jakiś sposób, zadać kilka pytań, jak dzień, albo powiedzieć coś miłego komuś i wtedy zobaczymy, czy ktoś jest skory do kontaktu, czy nie, bo zawsze to takie małe wywołanie do tablicy, nie w sensie takim oczywiście publicznym w lobby, ale takie zagajenie do gościa da nam zwrotną informację, to czy nie chcę. Także, a jeszcze w ogóle takie, wiesz, moje hasło, rozgadałam się? Trochę. Nie, opowiadaj, bardzo ciekawie mówisz, no. Ale ja jeszcze, mam takie jedno zawsze powiedzenie, które mówię do zespołu, to nawet jeśli mamy tego gościa, że tak powiem, wyzwanie, które albo jest rozemocjonowane, albo jest spokojne, ale dużo mówi i narzeka, bo to są różne opcje, to zawsze ważniejsze od tego, co powie nam gość, jest to, czego nam nie powie. Dlatego to zainteresowanie, słuchanie, przytrzymanie jakiejś kryzysowej sytuacji jest ważne, żeby jeszcze wyciągnąć to, co siedzi tak naprawdę najgłębiej, bo to jest klucz, który my potrzebujemy, żeby wiedzieć, jak daną sytuację rozwiązać. Albo żeby potem nie przeczytać tego na social media na przykład, prawda? Dużo gości powie, jak pobyt? No świetnie, fantastyczny, bo potem wracamy na TripAdvisora, o, to nie działało, tamto nie działało, to się stało, tamto się stało. Dlaczego? No bo zapytaliśmy to pytanie zdawkowo, jak było? No fajnie, tak? No jak pobyt? No ekstra. Czy wszystko podczas pobytu działało, czy było do Państwa dyspozycji, czy są Państwo zadowoleni? Trochę więcej. Jeśli widzimy na przykład w komputerze na folio, że byli w restauracji, a jak kolacja, czy wszystko było w porządku? Warto się do tego odnieść. Widzieliśmy, że mieli zabieg w spa. Zapytajcie, a jak z zabiegiem? Wtedy jest jeszcze ta możliwość, że jeśli na przykład powie, że nie wiem, coś było nie tak z zabiegiem, szybko telefon do dyrekcji spa, przychodź proszę, bo tutaj jest gość, który ma kilka uwag, może mógłby się z tobą podzielić i od razu możemy reagować i unikać pewnych sytuacji, bo prewencja jest zawsze ważniejsza niż potem. Na pewno prewencja jest na pewno dużo tańsza niż łatanie i ratowanie wizerunku po wyjeździe gościa, bo nie dość, że dodatkowo angażujemy czas i często to niepotrzebne też emocje, bo ja też uważam, że kosztem to nie jest tylko właśnie ten czas, to jest również koszt emocjonalny, bo my bardzo często w tym momencie możemy nawet trochę być tacy źli na siebie, że on był u nas, a ja nie miałam szansy zaradzić albo nie wiedziałam, nawet nie wiedziałam o tym. Bo wiesz, o co chodzi, bo to właśnie jest przez to, że w pewnym momencie tak może być, że w obiekcie, gdzie jest duże obłożenie i ta wymiana gości jest dosyć częsta, to bardzo często może tak być, że pracownicy już, wiesz, oni mogą być zmęczeni, oni już
oni nie, już nie mają siły, oni by najchętniej już, wiesz, prawie zwolniane. Tak. A ja uważam, że prawdziwe hotelarstwo polega na tym zainteresowaniu i dbaniu właśnie o ten dobrobyt gościa podczas pobytu. I ja pracując na statkach bardzo często, aż nie mogłam w to uwierzyć, że my przychodziliśmy, wiesz co, i to było tak, uśmiech mieliśmy przyklejeni na ustach. I to było za każdym razem, masz zły dzień, jest totalnie do dupy, a w momencie, kiedy przechodzi koło ciebie gość, ja raz uśmiech. I ty czujesz, że to jest takie nienaturalne, ale nas tak być, że w momencie, kiedy przechodzi koło nas gość, od razu było takie, było how are you? I wszystko było tak, wiesz, że na zasadzie jak się czujesz, jak jest. I na przykład, a ktoś tylko powiedział fine, just fine, tylko okej, okay, czy to za mało jest, czyli coś się stało. Więc jakby zawsze się zastanawiałam, że jakich oni taktyk w nas używali w stosunku co do nas, że tak nas wytrenowali właśnie pracując za granicą, tak jak mówię, pływałam na statkach, że ten uśmiech się pojawiał na zawołanie, że ja przekraczając próg, praca, zaplecze, ja już byłam uśmiechnięta i ja musiałam zmieniać swoje nastawienie. Więc to było niesamowite. Wiesz, Lidka, ja też wychodzę z założenia, że jeśli chodzi o nastawienie pracowników, to 70% powiedzmy to jest atmosfera w pracy i podejście menadżera. Bo nie można przyjść na zmianę, spuścić manto pracownikom, a potem powiedzieć, no to teraz na recepcję z uśmiechem. Bo nikt normalny tego nie zrobi, tak? Będziemy stać jak roboty albo manekiny z uśmiechem, który będzie sztuczny i to jest jeszcze gorsze niż nieuśmiechanie się. Okay. Dlatego ważne też jest, aby menadżerowie mieli świadomość tego, że to oni kreują i robią atmosferę i tak naprawdę wiele rzeczy jest w ich rękach. Właśnie i to oni mają wpływ na tego pracownika, tak? Jeśli jest fajna atmosfera w pracy, to chociażby się coś, nie wiem, poszło nie tak, to myślę sobie, a dobra, to masz tą energię, żeby to naprawić, jakoś załatwić, zająć się tym, rozwiązać ten problem i iść dalej, nie? A jeśli jest atmosfera w pracy, o rany, ale będzie, ale zaraz usłyszymy, ojej, już tylko czekamy, aż przyjdzie ten menadżer albo dyrektor i spuści to manto i będzie oczekiwać, że to nas zmotywuje do lepszego działania, no to powodzenia, no nie zmotywuje. No. A jeszcze wracając właśnie do gości, to nie pamiętam, gdzieś przeczytałam, że to jest, że 6 razy droższe jest pozyskanie nowego gościa niż utrzymanie obecnych. Mhm. Musimy wydawać kasy, żeby pozyskiwać nowych gości, a jak o wiele łatwiej jest utrzymać stałych gości właśnie przez to życzliwe, prawdziwie empatyczne podejście, tak? Zrozumienie, wysłuchanie, przede wszystkim zainteresowanie się tym gościem. 68%, o którym mówiłam wcześniej. Oni odchodzą, ponieważ poczuli się po prostu olani. Nie wiem, o co chodzi. Ja tak nie chciałam, więc absolutnie tak. Co nas kosztuje zainteresowanie gościem, prawda? Ale ja ci powiem patent. To jest mój patent, który ja po prostu stosowałam bardzo często. Na zasadzie ci trudni wyzwaniowi goście, którzy wracali do nas, słuchaj, my mieliśmy ich w systemie oznaczonych, że oni byli tacy, a nie inni, więc wiedzieliśmy, o, i zaraz czerwona nowka się płacze, bo ci przygotowani ma być inne nastawienie. Na zasadzie będziemy twardzi, nie damy się. To wiesz, co jest fantastyczne, że taki gość przekracza próg tego hotelu i ty do niego mówisz: dzień dobry pani Katarzyno, dawno pani u nas nie było. Albo cieszymy się, że znowu panią widzimy. I ona, wow. Ja się za tym zapałam, ale wiesz, kiedy ja to zapałam? Kiedy ja sama tego doświadczyłam. Przywitali mnie: dzień dobry pani Lidio. A ja wie. What? Ja nie wiem, czy oni mieli takie procedury, czy oni mieli, słuchaj, taki standard, że oni każdego gościa, który, wiesz, przyjeżdża, witają po imieniu, ale mnie rozpoznali, mnie po prostu rozpoznali, wiesz, o co chodzi. I to było tak niesamowite, że ja po prostu poczułam się zauważona, chociaż wcale tego nie oczekiwałam, a może jednak to była jakaś nieuświadomiona potrzeba, że ja chciałam, że to jest takie fajne traktowanie. Ja z mojego doświadczenia właśnie wtedy, kiedy ktoś mnie przywitał imieniem i nazwiskiem przy ladzie recepcyjnej, jak ten gość wracał do ciebie i ty go w taki sposób widzisz, to jest coś fenomenalnego. On po prostu jest skupiony na dzień dobry. Robisz mu dzień. To jest tak, jak mówią po angielsku, kill them with kindness. No tak.
dokładnie. No, tak. Tak jest ze wątpliwością. W takim dosłownym tłumaczeniu. No pięknie. No dobrze, pani. No więc zaraz przejdziemy jeszcze. Jak zachować się z gościem, który na przykład przy przedstawieniu mu oferty cenowej, on mówi, co tak drogo? Albo gdzieś indziej jest taniej i tak dalej, i tak dalej. To jest dobry temat. Tutaj trzeba zasięgnąć porady od specjalisty od sprzedaży, żeby zrobić odpowiednie szkolenie, co z takimi gośćmi, co zrobić z takimi gośćmi. Nie wiem, czy jest gotowy scenariusz na takich, ale to są goście, do których trzeba mówić językiem wartości, czyli co w tej cenie jest. Trzeba mówić o silnych aspektach pokoju. Co tak drogo? No, pan na przykład chciał z balkonem albo z wanną, że te pokoje są w innej kategorii, ale dają panu większy komfort. Czyli mówimy po prostu językiem wartości i przedstawiamy mu, że to jest bardzo wartościowa oferta. No, No ludzie dawaj. często dla żartów komentują, co tak drogo. Ja też czasami tak gdzieś idę, a co tak drogo, ale no, ja to robię. Dla żartów. I też jestem w sumie ciekawa, co mi odpowie osoba, która stoi po drugiej stronie, bo to jest doświadczenie, nie? Na szczęście Ja nikt jestem. się nie zdarzyło, żeby mi ktoś powiedział, co niech sobie pani pójdzie gdzie indziej. Wiesz Ale co, myślę, nie? że Jak tutaj dobrze jest zasięgnąć porady osób z działu sprzedaży, jeśli chodzi o hotel, i ponieważ oni są ekspertami od układania ofert i od właśnie mówienia językiem wartości, to warto ich po prostu zapytać, jak podjąć takiego gościa, jak dany pokój przedstawić, co jest. No, w ogóle to też chodzi o to, żeby recepcjonista wiedział, jakie są mocne strony pokoju. Bo jeśli my nie mamy tej podstawowej wiedzy, to nic nie odpowiemy na to pytanie, prawda? Musimy znać dobrze kategorie, musimy znać układy, musimy dobrze jest też wiedzieć, co kierowało gościem przy wyborze danej kategorii, czy widok, czy układ, czy metraż, co jest dla niego ważne, właśnie po to, żeby mu to potem uwypuklić, tak? Ja należę do osób, które za każdym razem powiedzą, co tak drogo. Ja za każdym razem, przede wszystkim, bo chcę, żeby usłyszeć po drugiej stronie, że osoba, która mi to sprzedaje, wie, co mi sprzedaje i potrafi to zargumentować, więc to jest to, co powiedziałaś wcześniej. A dwa, zawsze się zastanawiam, czy odpowiedzą mi właśnie w sposób taki, a do kogo pani nas porównuje? A już Tutaj wiem, pani. oni mówią tak, dużo gości tak mówi i wielu z nich do nas wraca. Oszukujemy. I to oszukuje trochę mózg, bo jak powiemy tak, ale wiele z nich do nich wraca, to już jest negatywny komunikat, ale, prawda? Ale jest takie negatywne. A i do nas wraca, to jest oszukujemy po prostu mózg rozmówcy i to jest na naszą korzyść. A oni są świetni, jeśli chodzi o sprzedaż. Bardzo lubię ich czytać i trochę się sama, że tak powiem, od nich uczę, bo mają naprawdę wartościowy materiał. Warto się też w ogóle do nich. Znaczy, polecam płatna reklama. Ale Product placement ulitki. Ale warto jest ich czytać i śledzić, bo mają naprawdę świetne porady. Oni to robią też na case'ach, więc polecam. okej, bardzo dziękuję. Czy, wiesz co, ja uwielbiam właśnie takie czasem smaczki, które właśnie trafiają, bo czasem gdzieś trafisz na jakieś zdanie i ona ci po prostu potem robi robotę. I jak sobie wybierasz kilka takich zdań, to tak naprawdę możesz sobie napisać procedurę tego, jak zajmować się każdym typem wyzwaniowego klienta, znaczy klienta, gościa. Wiesz co, ja na przykład sobie tak, wiesz co, przygotowałam, ja tylko sprawdzę gdzie, tylko tak o, tutaj jest. Bo goście ci tacy właśnie wyzwaniowi, oni są poukładani. I na przykład mamy gościa niecierpliwego, mamy gościa niezdecydowanego, mamy gościa wściekłego, mamy wymagającego, niejasnego, który sam nie wie, co chce, klienta, który domaga się zwrotu pieniędzy i nieszczęśliwego klienta. No, myślę sobie, że dzisiaj o wszystkich tak naprawdę porozmawialiśmy, bo często tak jest, że na przykład no, może tak być, że są goście, z którymi sobie nie poradzimy, bo mogą być tak bardzo mocno, wiesz, już tak jak właśnie ten ostatni typ konsumenta, klienta, gościa, który jest gościem nieszczęśliwym,
żadne rozwiązanie go nie zadowoli, żadna nasza reakcja nie będzie mu odpowiadała. Totalnie widzimy, że nikt nie rokuje przy rozmowach z takim gościem. Jakie widzisz na to rozwiązanie? Wiesz co, najpierw to dobrze jest powiedzieć, że jest nam przykro, że na razie nie mamy dla nich rozwiązań. Tak przykro nam, że są niezadowoleni i nieusatysfakcjonowani, dlatego że jest to nasz priorytet, jeśli chodzi o gości, tak? I kiedy już wyczerpaliśmy całą swoją moc, to po prostu musi paść pytanie, w takim razie, co pan sobie życzy, co pan uważa, że mogłoby panu pomóc? Już w zależności, co on powie, przynajmniej wiem, że taki był u nas standard w Mandarynie, że kiedy już wyczerpały się wszystkie nasze możliwe rozwiązania, na scenariuszu pytaliśmy, co gość po prostu widzi. I warto też podejść do siebie i ocenić sytuację, tak? Bo jeśli faktycznie wiele rzeczy nie działało w pokoju, zepsuliśmy mu kolację romantyczną, obsługą albo złym zamówieniem czy coś, no to no jest nasza wina, prawda? Więc to bez zapytania, co moglibyśmy zrobić, bo albo chcemy uratować tego gościa i jednak go zatrzymać i on wróci, jak go tylko, jak go obrócimy, to ono wróci, no albo tracimy gościa i męczymy się z pozyskiwaniem nowych, tak? Dziękuję Ci bardzo. To prawie, że bardzo ładne zakończenie, bo ostatnią rzecz Ciebie teraz poproszę. Marta, na zakończenie, jakbyśmy, czy jest jakiś taki standard? Oczywiście każdy gość może być inny, bo tak jak już wymieniliśmy wcześniej, tych różnych wyzwaniowych gości może być kilka rodzajów, ale czy jest jakiś taki złoty standard, który można zastosować właśnie mając styczność z wyzwaniowym gościem? Pierwsza rzecz to na pewno słuchamy i nie przerywamy. Jeśli gość jest głośny i krzyczy, to zapraszamy w ustronne miejsce. Podstawą jest też nasz body language, żeby mu pokazać, że my autentycznie go słuchamy i jesteśmy przejęci, czyli kiwamy głową, patrzymy w oczy, sygnały typu tak, rozumiem, też warto dodawać. W ogóle też gdzieś przyznam, że takie ciekawe badania, że kiwanie głową, takie trzykrotne, powoduje, że ludzie więcej do nas mówią, bo czują się słuchani. Czyli kiwanie głową jest oznaką, że nie tyle co zgadzam się bądź nie, ale że tak słucham. Ważne jest, żeby też zadawać dodatkowe pytania, tak? Czy kiedy to się stało, bądź gdzie, o której godzinie, no, żeby wykazać szczere zainteresowanie. Dobrze jest sklaryfikować to, można samemu to zinterpretować i zapytać, czy ja dobrze rozumiem, że to i to się stało, tak? Ważne jest, żeby zdepersonalizować daną sytuację, problem, który się pokazał. Co to znaczy zdepersonalizować? Zdjąć go z nas. To nie ja jestem klimatyzacją, która nie działała, tylko to jest klimatyzacja, która nie działała, a ja jestem po to, żeby panu pomóc. Okej. Okay. Po angielsku się fajnie mówi I'm with you on this, czyli jestem z tobą na tym case'ie, tak? Czyli musimy zdjąć z naszej twarzy daną sytuację, żeby gość nie myślał, że to my jesteśmy tą sytuacją, bo będzie nas bezpośrednio atakował, tak? Tylko to jest sytuacja, która wydarzyła się w hotelu i my jesteśmy od tego, żeby mu pomóc, żeby on w ten sposób nas postrzegał. Dobrze jest zapewnić gościa, że dobrze, że do nas z tym przyszedł. Czyli dziękuję, że pan mi o tym mówi. Dziękuję, że pan mi zaufał i zwrócił się z tym problemem do mnie. Może niekoniecznie problemem, ale z tą sytuacją, tak? Bo problem jest takim słowem, którego no nie jest dobrze używać. Ale dziękuję, że pan do mnie z tym przyszedł. Dziękuję, że mi pan zaufał, tak? Czyli zapewniamy gościa, że to jest dla nas ważne, to, co on do nas mówi. I oczywiście musimy proponować rozwiązanie, tak? Czyli co w tym momencie dla pana mogę zrobić, to jest to, to i to. Dlatego, że oprócz tych dwóch potrzeb, które mamy, czyli to, że jest ta usługa bądź produkt, co mówiłam wcześniej, jest nie taka, jest też właśnie ta potrzeba indywidualna, czyli zapewnić go, że przyjdzie rozwiązanie, tak? Czyli co ja teraz mogę dla pana zrobić, albo co natychmiast mogę, jeśli widzimy, że gość śpieszy, jest niecierpliwy, to używamy słów, które przyspieszą, tak jak
jakby nadawały ton takiego przyspieszenia, czyli już natychmiast gdzieś dzwonię, już się tym zajmuję, już w tym momencie coś tam organizuję, czyli używać takich zwrotów nadających takiego przyspieszenia naszym wypowiedziom. No i oczywiście trzeba powiedzieć, jeśli czegoś możemy zrobić... Czekaj, możesz powtórzyć to ostatnie całe to, co powiedziałaś, bo po prostu przerywał internet i ja nic nie słyszałam. O tych słowach coś tam mówiłaś. Czyli tak, zapewniamy gościa, o tych potrzebach słyszałaś? Nie. Bo ja wróciłam do potrzeb. Czyli... Mówiłaś o tym, że ty jesteś razem z nim, że ty rozumiesz, że on się tak czuje i potem powiedziałaś, że mamy używać jakichś konkretnych słów i tego już nie słyszałam. Oprócz tego właśnie ważne jest też, ja bardzo często mówiłam, że wie pan co, ja na pana miejscu też bym była zdenerwowana. I to nie jest przyznanie racji, że nie wiem, nawalił hotel czy coś takiego, ale to jest odniesienie się jako po prostu człowiek do niego, bo gdybym była w hotelu, gdzie nie wiem, w lecie jest 36 stopni i działałaby mi klima, no to byłabym zdenerwowana, jak każdy. Więc można powiedzieć, okay. Ja również byłabym zdenerwowana, absolutnie pana rozumiem. Więc dalej odnosimy się do tych indywidualnych jego potrzeb i tej potrzeby właśnie rozwiązania sytuacji i tego podejścia indywidualnego, tak? Więc dalej mówimy, że dziękujemy, dobrze jest też zapewnić gościa, że dobrze, że do nas z tym przyszedł, dziękuję, że pan do mnie z tym przyszedł, że mi pan zaufał i zwrócił na to uwagę, dziękuję, że pan przyszedł i mi o tym powiedział, bo przynajmniej mam szansę panu pomóc, tak? Czyli podziękować za to, czyli go utwierdzić, że dobrze, że przyszedł, nawet jeśli jest wściekły, to już nas rozładowywuje, bo to daje sygnał, że ktoś nas słucha i jesteśmy rozumieni? Zrozumieni. Kolejne rzeczy, to jeśli widzimy, że ktoś się na przykład bardzo śpieszy, tak? No już on już chce rozwiązania, to nadajemy tej sprawie takiego sensu, to się po angielsku fajnie mówi, a sense of immediacy, czyli takiej natychmiastowości, czyli już natychmiast dzwonię i załatwiam. Natychmiast się tą sprawą zajmuję. Już dzwonię do kogoś, czyli używamy takich słów, które pokazują akcję natychmiastową, żeby ten gość czuł, że jesteśmy na tej sprawie. Oczywiście dobrze powiedzieć, jeśli to jest jakiś złożony proces, to dobrze powiedzieć, że dalszą część danego problemu rozwiążę w ciągu godziny, tak? Czyli dobrze powiedzieć, że ja wrócę z rozwiązaniem w ciągu godziny albo do godziny 15 panu dostarczę coś do pokoju i zapytać się, czy to jest, czy sobie tak gość życzy, bądź też zapytać jego, do której godziny mogę do pana zadzwonić z rozwiązaniem, czyli włączyć tego gościa, pokazać mu, że jesteśmy razem z nim na rozwiązywaniu problemu. No i najważniejsze to przeprosić. Z przepraszaniem też jest tak, że czasami słowo przepraszam traci na znaczeniu, tak, bo bardzo go nadużywamy, przepraszam, sorry, tak? Ale są takie zwroty, które czasami mają większe znaczenie niż samo słowo przepraszam, czyli na przykład to absolutnie nie powinno się wydarzyć. To taki ma fajny wydźwięk. To absolutnie nie powinno mieć miejsca w naszym hotelu. Dziękuję, że mi pan o tym mówi. Tak. To są słowa, które mają większą wagę czasami niż to właśnie przepraszam, bo pokazują nasze naturalne przejęcie. Oczywiście nie mówię, żeby nie mówić przepraszam, bo jeśli... Dobrze jest mówić przepraszam, że to się stało, tak? Podziękować, że gość się do tym... I na sam koniec podziękować, dziękuję, że mi pan o tym powiedział. Czy jest jeszcze coś, o czym chciałby pan powiedzieć? Czyli jeszcze wyciągnąć tą informację, to, co mówiłam wcześniej, to, co gość nam powiedział, jest ważne, ale to, czego nie powiedział, jest jeszcze ważniejsze, a to jest doskonała okazja, żeby to wyciągnąć. Czyli czy jest jeszcze coś, co się stało, czy jeszcze mogę coś dla pana zrobić, tak? No i oczywiście następna bardzo istotna rzecz to jest follow-up. Na drugi dzień, kiedy problem został zażegnany, problem, ja mówię, nie lubię tego słowa, ale kiedy odpowiadam, to nazywam po imieniu, warto zadzwonić na drugi dzień i zapytać, czy już coś działa, czy jest wszystko w porządku. Jeśli gość wyjechał, napisać mu maila. Okej. Czy wszystko było, no to zaraz, napisać mu maila,
Nie, to chyba się trochę z tym zapędziło, trochę bez sensu, bo na czekaucie możemy się przecież dowiedzieć, ale... Ale często może być tak, Marta, wcale nie, bo może być tak, że gość się spieszy, zostawia, nawet nie masz czasu, żeby z nim porozmawiać, więc... Człowiek follow-up musi po prostu być, albo jeszcze raz podziękować za to, że nam o tym powiedzieli, tak? I gwarantuję, że nie zostanie to wpisane w żadnym komentarzu na social media. To jest gość obrócony w gościa zadowolonego, to jest największy skarb, to jest nasz najlepszy reprezentant, to jest nasz ambasador. Goście obróceni z negatywnego w pozytywnego, to są nasze największe skarby. Ja to potwierdzam. Ja to absolutnie potwierdzam, bo ja uważam, że gość, który zostanie, nazwijmy to kolokwialnie, zostanie olany podczas jego problemu, on potem w żaden sposób się nie będzie za nami obracał, a jeszcze jak się pojawią inne negatywne opinie na nasz temat w internecie, to on jeszcze dopali i powie, tak właśnie było. U nas też tak było, tak. Tak, a w momencie, kiedy na przykład zadbamy o niego i ja na przykład bardzo często, co uważam jest bardzo dobre, oprócz tego, że wiadomo, gość ma problem, rozwiązujemy jego, znaczy rozwiązujemy, nie, może zaspokajamy jego potrzeby, bo to jest jakaś potrzeba, coś nie działa, coś nie jest tak zgodnie z jego oczekiwaniami, to próbujemy tą jego potrzebę w jakiś sposób zaspokoić, często się da, czasem się nie da, ale w momencie, kiedy się pojawia ten problem i mówimy problem, no bo to też jest problem, wykonujemy telefon do gościa i mówimy, że jeżeli on na przykład bardzo często przychodzi i mówi, że chciałbym rozmawiać z menadżerem, bo on uważa, że poziom recepcji jest do niego za mało. On chce rozmawiać z menadżerem, a najlepiej z dyrektorem, a w ogóle z właścicielem hotelu. I w tym momencie, kiedy on, oczywiście bardzo często jest taka psychologia, nie, że dyrektor jest niedostępny, proszę zostawić numer telefonu, oddzwonimy. I goście bardzo ze sobą się oddzwonią, nie? I już tam ciśnienie idzie i tak dalej. Ale w momencie, kiedy ten dyrektor, czy tam ten wysoki menadżer naprawdę do niego zadzwoni i naprawdę zaprosi go na spotkanie, nie, wypijemy razem kawę, to w tym momencie ten gość się poczuje doceniony, że ktoś, kto w hierarchii to hotelowej jest ważną personą, poświęca dla niego swój czas. Ja też uważam, że osoby, które są menadżerami, to nie musi być najwyższy szczebel, to może być każdy menadżer. Ja w hotelarstwie nie jednego hotelu spotkałam się z tak zwanym menadżerem on duty i każdy taki menadżer, który właśnie jest danego dnia do reprezentowania firmy przed gościem, powinien umiejętnie radzić sobie z różnego rodzaju obstrukcjami, czyli różnymi w cudzysłowie atakami gościa w stosunku co do obsługi, serwisu i niezadowolenia takiego czy innego, powinien w umiejętny sposób tym gościem się zająć, więc ja uważam, że szkolenie załogi, jeżeli chodzi o umiejętność radzenia sobie z takimi wyzwaniami, czy wyzwaniowymi gośćmi, jest niezwykle potrzebna, więc cieszę się, że mogę z tobą o tym porozmawiać, bo jesteś w tym temacie trenerem, więc to jest właśnie... Mogę rozwijać w ludziach te umiejętności, wiesz, sprawia mi to po prostu satysfakcję, bo wiem, że potem to się przełoży na ich pracę i też na zadowolenie gości, więc sprawia mi przyjemność dzielenie się swoim doświadczeniem i trenowanie tego, wyrabianie odpowiednich nawyków w komunikacji z tym gościem, po to, żeby ułatwić komuś pracę, ale też właśnie, żeby hotel miał ten taki profesjonalny look w kryzysowych sytuacjach. Że jeśli ktoś ma sytuację, w której mogę pomóc, to zapraszam. Jeszcze na sam koniec chciałam wam powiedzieć, że cokolwiek, jacykolwiek ci goście by nie byli, to po prostu kochajcie ich, naprawdę. Podchodźcie z taką serdecznością, jak podchodzicie do małego, płaczącego dziecka. Troskliwie, życzliwie i na spokojnie. I to jest chyba taka najlepsza metoda, skoro mówimy o tej empatii, prawda, żeby podejść do kogoś jak do człowieka, samemu spokojnie, profesjonalnie, niepersonalnie oczywiście, wówczas będzie nam po prostu łatwiej. Także ja słuchajcie swoich gości. Ja mam sądzę, że od razu jak otworzymy hotele, albo jak hotele się otworzą, to... załoga czy teamy hotelowe są już tak spragnione tego gościa, że mam nadzieję, żywię taką nadzieję, że
będą się wręcz cieszyć, że on do nich przyjechał, że on jest i po prostu ten serwis naprawdę będzie taki na innym poziomie, nazwijmy to, bo wiesz co, bo jest taki, ja nie chcę mówić, że trendy, bo trendy, ale mówi się, że właśnie w tym czasie, kiedy jesteśmy w zamknięciu, nie mamy tej styczności z gościem, który do nas mógłby przyjeżdżać, bo nie przyjeżdża, bo nie może, ale jak zacznie już być u nas, to my będziemy tak bardziej ludzcy, my będziemy bardziej podchodzić do, właśnie do nich, znaczy ja mam nadzieję, że to będzie, że to nie są tylko takie, że to jest takie, wiesz, powiedzenie, że będziemy bardziej właśnie mili, fajniejsi, empatyczni i tak dalej. Ja też, wiesz co, ja też sobie myślę, że doświadczamy w tej chwili jakiegoś takiego przełomu generalnie w kontaktach międzyludzkich, bo pandemia doświadczyła wszystkich. I nie tylko doświadczyła gości, którzy są zamknięci, którzy nie mogą jeździć, ale doświadczyła również pracowników hoteli, którzy w wielu przypadkach nie mogli pracować. I w tym momencie mamy dwie strony, które zostały przez tą pandemię bardzo mocno poszkodowane i obie mają potrzeby. Pracownik ma potrzebę pracy i właśnie bycia z tym gościem, a gość ma potrzebę wyjeżdżania i wie, że tą uwagę z tej drugiej strony będzie posiadał. Mam nadzieję, że zgra się to na odpowiednim poziomie, a jeżeli będzie brakowało tego poziomu jakości serwisu, to oczywiście zdecydowanie polecamy szkolenia właśnie, jak przygotować się na wyzwaniowych gości, bo jednak goście, którzy teraz zaczną podróżować, mogą być wyzwaniowi. Ja mam nadzieję, że... Wiesz, wyzwaniowi, ale też może jak się przygotować, żeby tych gości rozpieścić, nawet tych niewyzwaniowych i wyzwaniowych, jak rozpieszczać po prostu naszych gości jeszcze bardziej. Jak robić, żeby mieli poczucie, że dostają więcej niż to, za co płacą, bo to się da zrobić obsługą. Masz rację. Masz rację. To się da zrobić obsługą. Bardzo Ci dziękuję. Marta. Dziękuję również. To było na zakończenie, mówiłaś. Marta, bardzo Ci dziękuję za to, że dzisiaj razem ze mną tworzyłaś Show Must Go On i że przekazałaś tyle cennych wskazówek o to, jak zadbać o naszego gościa w hotelu i mimo wyzwań i mimo różnych potrzeb, jakie nasi goście mogą w hotelach reprezentować podczas swoich pobytów, my będziemy wiedzieli, jak się z nimi zaopiekować i jak ich dobrze potraktować. Bo ja zawsze wychodzę z założenia, traktuj innych, jak sama chciałabyś być potraktowana, więc albo jeszcze lepiej. Albo jeszcze lepiej. Też uważam, że nie ma lepszej inwestycji niż gościa, który już u nas jest, dlatego że tak jak powiedziałaś, pozyskanie nowego gościa jest dużo droższe niż utrzymanie gościa, który już nas zna i wie, jakie mamy atuty. I tylko, żeby nie zepsuć tego wrażenia, tego tak zwanego guest experience, żeby on wiedział, że tu warto wracać. I to na zakończenie. Dziękuję Ci bardzo, życzę Ci wspaniałego dnia. Też widzę również. Do zobaczenia. Cześć. Pa, dzięki.